Jubileusz świątek dla portalu Fight Sport. Ty, Mateusz, gratulujemy zwycięstwa w pojedynku przeciwko Martinowi Fołdzie. Powiedz, czy spodziewałeś się takiego właśnie przebiegu tego pojedynku? Jestem bardzo zadowolony, że tak pojedynek się toczył i marzę o takiej wymianie stójki. Troszkę mnie Martin zdenerwował, że mnie obalił, no troszkę, ale był bardzo dobrze wysmarowany wazeliną, wyślizgnął się. Ciężko mi było dopiąć tę gilotynę. Super, że sędzia podniósł, bo tam były kontrowersje pod względem przełożonej nogi, półgarda niby, ja tam miałem trójkąt. Mówię grzecznie, że najlepszym rozwiązaniem będzie podnieść tę walkę do stójki i jestem wdzięczny Martinowi, że doprowadził tę walkę jeszcze w stójce, nie chciał mnie obalać. Ja z siebie troszkę dumny, w podziękowaniu również trenerowi wszystkim, że mnie przygotowywali stójkowo. Udało mi się znokautować. A propos tej wspomnianej przez ciebie gilotyny, czułeś, że mimo tego, że nie udało ci się jej koniec końców wyciągnąć, to że to jest tylko po prostu takie odroczenie wyroku? Nie chcę tak siebie faworyzować. No Martin jest dosyć wymagającym przeciwnikiem pod takim względem, że nie myślałem, że go w stójce będę mógł uszczelić. Liczyłem na przetrzymanie stójki w pierwszej rundzie, no i w drugiej rundzie poddanie. Taki był plan, nie? Chociaż pierwszym planem było takie, żeby zaraz po ważeniu umówić się z nim na wódkę, opić go. No i ten, ale to, no nie, pierwszy game plan nie wyszedł, drugi game plan też nie wyszedł, no trzeba było nokautować w pierwszej rundzie, udało się. Słuchaj, popatrz tam, co się dzieje. Ktoś dostał nokauta, Makowski czy któryś? Kto, Makowski? O, ja cię pierdolę. Makowski upierdolił nogę. Ty, ale tam kość wystaje, na serio? O, kurwa, to już poważnie. To się wypnie, spokojnie. O nie, no widać kość na boku. Czekaj, zaraz zobaczymy. Dobra, zobaczymy. Uż, kurde, jak Anderson Silva. Tak, dokładnie. O, już tam przeskoczyło jeszcze ta noga. Jeszcze w walce. Ooo, fuck. Stary, a ja też dostałem. Ale żyjesz. Trzymasz się dobrze. Kurde, no to już pozamiatane, walka wieczór, koniec. No niestety. No ludzie już spieprzają, widzę. Nie, masz kurde relacje na żywo. A co sądzisz o swoim przeciwniku? No, dużo zbija. Powiem mu tak, że na ten wiek, który on ma, to za dużo zbija. Za dużo zbija. Powinien albo większą kategorię, albo coś, bo szkoda jego zdrowia, naprawdę. Ja mam jeszcze 20 lat, to sobie mogę pozwolić na takie zbijanie jeszcze takie, chociaż też nie powinienem. Ale on naprawdę za dużo zbija i widać było po jego kondycji zdrowia, że naprawdę to już jest za duży wysiłek, zbijanie tyle kilogramów do tej wagi. Powiedz nam, czy ten twój bardzo ofensywny, eksplozywny styl walki to już jest coś, do czego będziemy się przyzwyczajali, bo po prostu to jest już coś, taka twoja stała rzecz? Czy myślisz, że czasami możesz dać taką bardziej troszeczkę ostrożną, bardziej zachowawczą teoretycznie walkę? Wiesz co, no nie wiem, zależy od przeciwniku. Ja zazwyczaj jestem uniwersalnym bojownikiem, dostosuję tempo narzuconej walki do przeciwnika. Widzisz, ja tam atakowałem pierwszy. Zawsze czekałem, żeby mi Martin wycisnął. Jak już wycisnął, przepuścił, wtedy go biłem, nie? Nie czekałem, nie szedłem pierwszy. Czekałem na jego ciosy, nie? Czekałem na jego ruch. Chciałbyś nam wyjaśnić genezę swojego pseudonimu Omen? Nazwali mnie tak, no bo kiedyś jak chciałem się dowartościować, farbowałem włosy na czarno i tak. Tak się jakoś chciałem dowartościowywać. Miałem czarne włosy, ale też nie odpuszczałem na treningu. Miałem 50 parę kilo, to tam walczyłem z chłopami. Też byłem zawzięty, tak jak teraz, z chłopami dużymi. Tak jakoś się uzbierało, że omen, jesteś kurwa jakiś szatan czy coś, nie? Ty, Mateusz, jeszcze raz gratulujemy tobie świetnego występu i bardzo dziękujemy za wywiad. Wielkie dzięki, do zobaczenia, następną gonę. Dziękujemy.